Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do wideo relacji z naszej pierwszej wędrówki. Wędrówka ta ma na celu sprawdzenie sprzętu, umiejętności, jakimi dysponujemy, ponieważ wyszło zapotrzebowanie organizowania wycieczek bunkrowych dla klientów właśnie z plecakami. Dostałem informację od klientów firmy, że bardzo by chcieli pozwiedzać bunkry, fortyfikacje, właśnie korzystając z takiej możliwości wyjścia z plecakiem w las. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do tej relacji. Kilometr za kilometrem znikamy powoli w lesie. Śniegu przybywa, temperatura w tej chwili około zera, odczuwalne może minus 2. Zobaczymy, co to nam przyniesie dzisiejsza wycieczka, jak i dzisiejsza nocka. Znajdujemy się na terenie rezerwatu przyrody Dębina. Rezerwat należy do obszaru Nadleśnictwa Durowo. Obszar chroniony. Chronimy tutaj populację dębów. Za chwilę udamy się pod tutejszy pomnik przyrody. Dąb nazwany imieniem Korfantego. Nazwany imieniem Korfantego, ponieważ jest wysoki i prosty, tak jak pan Korfanty. Objętość byśmy objęli do całego? Trzech? Trzech może. To jest kurde kompletnie. Wycieczki dzisiejszej ciąg dalszy. Znaleźliśmy przepiękne artefakty w trakcie naszej podróży dzisiejszej. Jak to, kurczę, człowiek może zaginąć w lesie i pozostaje po nim tylko parasol. Wydaje mi się, iż był to jakiś zbieg z innych czasów, może z krainy deszczowców. Tutaj przed nami również mamy kolegę Andrzeja i sprzęt służący do komunikacji. Proszę zwrócić uwagę, znajdujemy się około 10 km od miejscowości, a znajdujemy tutaj śmieci pozostawione przez nas ludzi. Dziwoląg. Kolejne miejsce naszej dzisiejszej wędrówki. Docieramy do tamy pieczącej wodę na rzece Wełnie. Ja znajduję się przy jeziorze Łęgowskim. Za chwilę zobaczycie i ocenicie, gdzie jesteśmy i jak to wygląda. Wody. Nie? Tak. Kiedyś tutaj, tutaj rzeka płynęła. Została zasypana, został przekopany nowy kanał, wybetonowany. I w momencie, gdy został ukończony, tutaj zasypano, tam otworzono i mamy jaz piętrzący wodę. Thank you.
No i mój domek na dzisiejszą noc rozstawiony, wisi, przygotowane wszystko do spania, proszę, zobaczcie, śpiworek, biwi, hamaczek, proszę, tarpik rozwieszony. Kolega tutaj usilnie walczy z rozwieszeniem swojego domku. Kolejny kolega w tle też walczy. No i na tyle by było z walki. To chwila relaksu. Obiadek. Odpoczywamy. Obiadek cieplutki. Pachnie jak od prawdziwego Meksykanina fasolką. Kurde, strach się bać. Co to będzie wieczorem? Miejsce na ognisko. Miejsce na ognisko przygotowane. I nasze ognisko już płonie. Drewno schnie. Woda z jeziora przyniesiona przed chwileczką. Weźmiemy się za spożywanie. Filtr. Filtr do wody. Zimna. Pyszna, pyszna. Tak wygląda nasze dzisiejsze nocne obozowanie. Mamy w oddali kolegę Andrzeja. Kolega Michał
na swoim stanowisku. I ja, którego nie widać, zrobimy troszeczkę jasności, by było lepiej widać. Światełka troszeczkę, proszę, 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 by nie świecić w oczka. Tak to sobie nocujemy. Ok, korzystając z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chciałem złożyć życzenia wszystkim klientom, tym, którzy już ze mną jeździli i tym, którym będą jeździć, wszystkim sympatykom firmy Adventure Explorer. Chciałem złożyć życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia na szlaku. No to mamy godzinę 6 rano. Noc minęła bardzo spokojnie, cieplutko. Nawet troszeczkę zbyt ciepło się przygotowałem na nocleg. Dzisiaj rześki poranek. Temperatura pewnie koło 0 stopni. Na dworze jeszcze ciemno. Tak to wygląda. No, i tak jak widzieliście, było ciemno, już mamy jasno, obozowisko praktycznie zwinięte, pozostał do złożenia zwinięcia tar. Koledzy, jak widać, już się ładnie poskładali. Andrzejek kończy się wieszać i to by było na tyle. Plecaki spakowane, zwijamy tarp, opuszczamy nasze miejsce. Mamy około 8 km do domu, wrócić do domu, do rodzin. I na jakiś czas nam starczy. Do zobaczenia, do następnego razu.